Nazywam się Piotr Piotrowski, jestem astrologiem, z wykształcenia filozofem, prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, nauczycielem astrologii, wykładowcą w Szkole Astrologii Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, autorem wielu książek i publikacji na tematy astrologiczne i nie tylko. I mam przyjemność przedstawić Państwu przebieg planet, czyli to, co się będzie działo tutaj w nadchodzącym tygodniu od 7 do 13 października 2024 roku. Nie będą to może jakieś bardzo dramatyczne zmiany. Tutaj jakby te wszystkie nowe, prawda, znaczy te wszystkie zaćmienia i te wszystkie takie rzeczy, które mogły być takie trudne i bardziej jakieś właśnie dramatyczne, to wydaje się, że chwilowo to jest troszkę poza nami, że ten miesiąc, że ten tydzień, który tutaj nadchodzi, jest jakoś bardziej taki no łagodny. Ale tam też będą miały miejsce różne przesunięcia i te planety będą sobie jednak tu trochę zmieniać, wędrować, zatrzymywać się, prawda, iść do przodu i tak dalej. Tydzień rozpoczynamy właściwie dosyć łagodnie i tak można powiedzieć jakoś w miarę stabilnie, dlatego że już we wtorek 8 października Wenus będziemy pod wpływem dwóch trygonów, mianowicie Wenus będzie tworzyła, Wenus tutaj w znaku, Wenus właśnie w znaku Skorpiona będzie tworzyła trygon do Marsa i właściwie to jest takie uściślenie, czy też takie ukonstytuowanie jeszcze tego wielkiego trygonu, który tutaj z zeszłego tygodnia, prawda, z Saturnem, więc to będzie taki układ stabilizujący. Wenus wprawdzie jest w znaku Skorpiona, więc to może nie jest dla niej jakieś najlepsze położenie, ale sam fakt, że tworzy tutaj te trygony właśnie, zwłaszcza z Marsem, ale no jakby ona separuje od tego Saturna, więc jakoś uzupełnia ten cały taki wielki, harmonijny właśnie trygon w znakach wodnych, a więc w tych znakach, które odpowiadają za emocje, więc to jest czas takiej pewnej stabilności emocjonalnej, przyjrzenia się jakoś temu, co gdzieś tam, prawda, nam w duszy gra. Jest to taki moment dobrego jakoś dostosowania się też do emocji innych ludzi, do tworzenia głębszych relacji, do wyeliminowania z tych relacji tego, co nam jakoś przeszkadza, do pewnego zajrzenia trochę gdzieś głębiej, prawda, jakoś za kotarę, czy jakoś zobaczyć, prawda, jakieś tam drugie dno, jak to Wenus często w tym Skorpionie lubi tego typu, prawda, jakieś podróże, prawda, takie głębinowe. Na pewno to pokazuje całą skalę i taką moc uczuć, ale tutaj, ponieważ to jest wielki trygon, więc to nie będą jakieś uczucia niszczące, czy to nie będzie coś, w wyniku czego tutaj musielibyśmy teraz się jakoś obawiać, tylko raczej jest to taki no, przypływ takiej, no, takiego dostrojenia się, prawda, jakoś emocjonalnego. I przy okazji, ponieważ to jest trygon Wenus z Marsem, ten trygon, który jest no, taki archetypowy, chciałoby się powiedzieć, prawda, no bo między Afrodytą, prawda, a Aresem, więc to no, siłą rzeczy jest to oczywiście czas taki, to zapowiedź takiego czasu twórczego czy stwórczego, takiego bardzo kreatywnego, a z drugiej strony oczywiście, że romantycznego, emocjonalnego, seksualnego, erotycznego, prawda, i tak dalej. Więc te wszystkie takie elementy właśnie takie, chciałoby się powiedzieć, libidalne, prawda, jakoś to one tutaj będą teraz odgrywały taką no, stosunkowo ważną rolę. I to jest czas takiej właśnie emocjonalnej kreacji, właściwie dobry dla twórców, dla ludzi, który jakoś zajmują się, prawda, czegoś, parają się jakimiś rodzajami sztuki, ale dla nas wszystkich, prawda, to jest taki czas teraz takiego właśnie jakoś tworzenia i umacniania się też jakoś w swojej właśnie tutaj kreatywności. I dokładnie w tym samym dniu Merkury z kolei, który tu jest w znaku wagi, on utworzy z kolei inny trygon, tym razem do Jowisza, który jest w znaku bliźniąt. I to jest też bardzo sympatyczny taki układ, głównie polegający na
Tak jak tutaj, jest to układ, który wspiera relacje szeroko rozumiane, romantyczne i emocjonalne. Tak ten Merkury w Trygonie do Jowisza z kolei wspiera relacje biznesowe, towarzyskie, zawodowe. Oczywiście sprzyja jak najbardziej, prawda, podróżom. Jest to Trygon, który zachodzi w znakach powietrznych, więc gdzie się liczy przede wszystkim komunikacja, dobre jakieś takie rozeznanie otoczenia, rozpoznanie. Jest to, można powiedzieć, taki rodzaj, to jest taki błyskotliwy właściwie aspekt, który podsyca, prawda, nasze dążenie do prawdy, naszą chęć poznania, naszą chęć rozpoznania, prawda, jakoś różnych rzeczy. To jest tak, no jest to gdzieś tutaj wpisana, prawda, jakaś taka, no i bystrość, ale też ta, bardzo taka, no ciekawa, prawda, jakoś inteligencja, że tak powiem, ta poznawcza czy jakoś rozpoznawcza. I to jest czas oczywiście też takiej fajnej, dobrej koniunktury, no bo jednak to jest ten Merkury, tutaj się spotyka przez Trygon, prawda, z Jowiszem, czyli nie dość, że ten Merkury tworzy aspekt jowiszowy, to jeszcze do tego właśnie z Jowiszem, i to jest chęć właśnie rozwoju, dowiadywania się, prawda, różnych rzeczy, uczenia, bo tak jak powiedziałam, podróży, to nie muszą być tylko i wyłącznie podróże geograficzne, to mogą być te wszystkie podróże, które robimy w głąb swojego umysłu, czy jakoś, prawda, w głąb pewnych rzeczy, koncepcji, prawda, jakoś jest to niewątpliwie fantastyczny czas na rozmaite właśnie pomysły, koncepcje, wprowadzanie też jakoś tych różnych pomysłów czy innowacji jakoś w życie. Głównie właśnie jakoś tak praca z innymi, z ludźmi, bo to jednak ten Merkury jest w znaku wagi, który zawsze potrzebuje, prawda, jakiegoś tutaj, no, partnera, prawda, kogoś do pary po prostu. No i z tym Jowiszem jest to oczywiście, jest to na pewno taka podkreślenie, prawda, jakiejś wiary w swoje przekonanie i że teraz właściwie możemy działać jakoś zgodnie ze swoimi przekonaniami, zgodnie z jakimś systemem tutaj takim światopoglądowym, czy jakoś takim systemem, prawda, wartości, który wyznajemy. Więc jest to czas też pełen ufności, takiego właśnie zaufania też jakoś, że to co myślimy, to w jaki sposób myślimy i to w jaki sposób jakoś tutaj próbujemy jakoś, no, konceptualizować pewne aspekty swojego życia, że to jest zgodne, że tak powiem, jakoś z rzeczywistością, że to po prostu nam się też jakoś powiedzie, że po prostu zrealizujemy jakoś łatwiej dużo swoje plany i to takie właśnie twórcze plany, no bo tu jeszcze w tym wszystkim jest ten Trygon właśnie też tej Wenus z Marsem. I to jest wtorek 8 października, więc taki czas, no, łagodny, to właściwie już od poniedziałku dziś to możemy też jakoś odczuwać, prawda, takie wejście w taki moment właśnie takiego tutaj pomyślności tak szeroko rozumianej, czy tego, że w taki korzystny sposób po prostu możemy się spodziewać takiego korzystnego obrotu spraw. No pewnie nie wszyscy, prawda, jakoś tutaj, ale na pewno właśnie te osoby, które się, jeżeli chodzi tutaj o ten aspekt Merkurego, no to na pewno te wszystkie osoby, które się rodziły pod znakiem wagi, bliźniąt, wodnika, no to one teraz, prawda, tu jakoś w dużej mierze, prawda, odczują ten wpływ tego właśnie Trygonu, ale także osoby, które się rodziły w znakach wodnych, z kolei to one będą bardziej podłączone pod ten właśnie wielki Trygon w znakach wodnych, czyli raki, skorpiony i ryby, prawda, że to gdzieś tutaj te osoby będą takie właśnie dobrze podłączone pod tą taką stabilizującą, prawda, kreatywną energię. Ale w środę i czwartek, znaczy w środę i w sobotę zachodzą na niebie pewne bardzo ważne zmiany, mianowicie właśnie 9 października, dokładnie o godzinie 9:06 Jowisz, który wędruje przez znak bliźniąt, on jest stacjonarny dokładnie w tym momencie i zaczyna się cofać, czyli zaczyna iść ruchem wstecznym. Jowisz, który symbolizuje oczywiście tą potrzebę ekspansji, rozwoju, tego rozpychania się, prawda, jakoś tego właśnie zawłaszczania, jakoś tutaj przestrzeni i tak dalej, nagle ta jego energia w
tym tygodniu została jakoś powstrzymana, czy jakoś taką skumulowana, prawda, w jeden taki punkt. Więc ten trygon tutaj z wtorku, prawda, on jakoś owszem pobudza, prawda, tego Jowisza, czy wyłuskuje z niego to wszystko, co te różne pomyślne, prawda, jakoś okoliczności, ale jednak Jowisz sam w sobie, on się zatrzymuje, czyli on właściwie no, w połowie tygodnia będzie, że tak powiem, stał w miejscu, on się w ogóle nie będzie ruszał. To jest dla planety taki szczególny moment. Oczywiście mówimy tutaj o tym zjawisku pozornym, no bo to nie jest tak, że Jowisz na orbicie, prawda, się zatrzymuje, tylko że to z punktu widzenia Ziemi, z punktu widzenia geocentrycznego, a jednak cała astrologia pod ten model jest stworzona, to ten Jowisz wydaje się właśnie być, znaczy wydaje się zatrzymywać po to, żeby właśnie się cofać, czyli tak jakby ta ekspansja teraz od tego, no nie tylko dziewiątego, bo Jowisz tu przynajmniej 2, 3, 4 dni wcześniej, prawda, i później cały ten tydzień właściwie Jowisz jest właściwie stacjonarny z tym takim punktem kulminacyjnym właśnie na środę 9, o godzinie 9:06 dokładnie wtedy, tak no, prawda, matematycznie, prawda, stoi w miejscu. Ale ta stacjonarność jest pewnym zjawiskiem, prawda, które no, zanim on się zacznie, zanim zauważymy, że tak powiem, jakoś obserwacyjnie, że on rzeczywiście idzie do tyłu, to gdzieś to będzie no, po kilku dniach. I ta cała ekspansywna, prawda, natura, no, czy ta cała ekspansja, jakby ona się, można powiedzieć, jakoś uwewnętrzni, że jest to czas takiej większej jakoś no, introspekcji, prawda? Merkury jest w znaku bliźnia, więc on w ogóle jest tam taki, nie za dobrze się czuje, bo ta potęga wielka, prawda, Zeusowa, ta ekspansji, prawda, jakoś jest wtłoczona, prawda, w taką foremkę, że tak powiem, jakiegoś małego rozumu jednak, takiego ludzkiego, a tu chodzi o coś takiego bardziej, prawda, szerszego, to do tego jeszcze ten Jowisz idzie w ruch wsteczny, czyli zatrzymuje się po to, żeby się cofać, więc możemy tutaj odczuwać, prawda, pewien rodzaj takiego wycofywania się z różnych takich, no, tych naszych ekspansywnych i rozwojowych działań. Na pewno jest to czas, który będzie sprzyjał też pewnej refleksji, pogłębieniu, sprawdzeniu też tego, co do tej pory nam się udało jakoś osiągnąć i takiego umocnieniu się właściwie w tych swoich przekonaniach, w swojej wierze, w swoim zaufaniu, w swojej wierze w sensie, no nie tylko mam na myśli wiarę jakąś tam religijną, ale takiej wierze, że w coś, prawda, że pokładamy w czymś ufność i też w takich różnych swoich, prawda, jakoś tutaj nadziejach właśnie na rozwój, więc raczej to jest taki moment, że tutaj zatrzymujemy się jakoś. I to szczególnie mogą odczuć osoby spod znaku strzelca i ryb, czy i raka też jakoś, no bo jednak ten Jowisz z tymi znakami jest w szczególny sposób powiązany. Sama oczywiście ta retrogradacja, czyli ten moment właściwie stacjonarności jest takim czasem krytycznym i w tym znaczeniu, prawda, to gdzieś ta połowa tygodnia, no tak jakby pewne rzeczy, prawda, stanęły, prawda, jakoś tutaj w miejscu, no ale podobnie się będzie działo z Plutonem, który właśnie 12, czyli w sobotę, w nocy, w nocy naszego czasu tutaj o godzinie 2:36, Pluton, który do tej pory się cofał, prawda, bo jak Państwo wiecie, on wyszedł z wodnika, wszedł do koziorożca i doszedł tam, no właściwie tylko tam dosłownie na krawędź, prawda, tego koziorożca wszedł. No i teraz on się zatrzymuje z kolei, ale tym razem już po to, żeby iść ruchem prostym, czyli to jest tutaj jedna planeta w tym tygodniu idzie do tyłu, prawda, a druga idzie do przodu, więc tu jest taka, prawda, można powiedzieć jakoś wymiana. Pluton jak idzie do przodu, no to co tutaj on dostrzega, prawda, jakoś jeżeli tak można w ogóle jakoś mówić o planetach, no to jest to, że to jego pójście do przodu jest jednocześnie konsekwencją tego, że on po prostu za kilka tygodni już wejdzie na dobre do znaku wodnika, prawda, czyli on idzie do przodu po to, żeby już raz na zawsze opuścić znak koziorożca. I ten moment, kiedy to są jego ostatnie, prawda, tutaj tygodnie pobytu w koziorożcu, to jest też ten moment bardzo krytyczny, bo tutaj jednocześnie uruchamiają się całe te siły plutoniczne, czyli te siły opresji, przymusu, manipulacji, władzy, nadzoru, no
tych wszystkich, prawda, jakichś takich tych działań, prawda, tych sił, że tak powiem, jakoś ukrytych, to się po to, prawda, tutaj, że tak powiem, jakoś wzbudza, prawda, żeby to się tutaj, żeby to jeszcze służyło pewnym takim, no, tej, powiedziałbym, opresyjnej władzy. Więc to, że Pluton idzie do przodu i zarazem to są jego ostatnie momenty pobytu w Koziorożca, w znaku Koziorożca, przynajmniej no, ostatnie momenty tutaj za naszego życia, no to to raczej świadczy o tym, że tu coś trzeba jeszcze jakby dokończyć, prawda? Te wszystkie procesy, które zaczęły się od momentu, kiedy Pluton wszedł do Koziorożca, był to rok 2007. No i potem już wejdzie do wodnika, aż tutaj mówiłem o tym wielokrotnie, jest taki też mój taki mini wykład o tym, jak należy rozumieć, jak można rozumieć po prostu tego Plutona w wodniku, też tu jest, Państwo go znajdziecie, parę miesięcy temu też tutaj go nagrałem. Więc to jest taki moment, prawda, uruchomienia też tych sił tutaj plutonicznych, ale też tych sił, prawda, naprawczych, tych sił transformacji, tych sił przemiany jakoś i że tutaj w nas też się będzie, też te siły się, prawda, jakoś będą budzić. W szczególności Koziorożca, ale właściwie te osoby, które się pod sam koniec Koziorożca urodziły, czyli jakiś tam 17, 18, 19 stycznia. Podobnie raki też z tej zupełnie takiej ostatniej końcówki, tak samo wagi i barany. W mniejszym stopniu to jakoś mogą odczuć, czy też bardziej łagodnie mogą to odczuć te byki z ostatnich dni, prawda, znaku i tak samo panny. No ale generalnie to po prostu uruchamia pewne procesy takie, no jednak tutaj transformacji, prawda, czyli takiej zarazem śmierci i zmartwychwstania, ale też no Pluton jest symbolem tej potęgi, prawda, najstraszliwszej potęgi militarnej, czyli też broni nuklearnej i być może te straszenia, prawda, tą bronią, która od czasu do czasu, co od czasu do czasu ma miejsce, również teraz może znowu się stać, prawda, to jakoś bardziej widoczne, zwłaszcza, że w niedzielę 13 października Merkury, który tutaj jest pod koniec znaku wagi, będzie tworzył kwadraturę do Plutona, czyli te tematy plutoniczne tu się, prawda, jeszcze bardziej jakoś tutaj pod koniec tygodnia właśnie jakoś no będą, prawda, jakoś aktualne. Oczywiście, że to pokazuje pewien rodzaj obsesyjności, to pokazuje też pewien rodzaj skuteczności. Ta obsesja ma w sobie pod spodem, prawda, jakiś taki rodzaj właśnie skuteczności, ale też oczywiście demagogii, wprowadzania w błąd, prawda, nadużyć, prawda, jakoś słów, czy nadużyć władzy, prawda, nadużyć, prawda, tych wszystkich jakoś tutaj, no, werbalnych, przymuszania, wymuszania, czy też wpływania, prawda, w sposób taki bardzo ostentacyjny na opinię publiczną, czy na opinię społeczną, więc to jest taki moment teraz właśnie krytyczny. Jak tylko ten Merkury, prawda, utworzy tą kwadraturę do Plutona, to zaraz potem wchodzi, jeszcze tego samego dnia, wchodzi do Skorpiona, do znaku wodnego, w którym się zatrzyma aż do 2 listopada, więc tam będzie, powiedzmy, jakieś no, trochę ponad, prawda, dwa tygodnie, niecałe 3 tygodnie, więc tutaj Merkury idzie teraz już takim ruchem właśnie stosunkowo szybkim. Merkury w znaku wodnym generalnie nie, to nie jest dla niego najlepsze miejsce, bo to jest znak niemy, a Merkury jednak potrzebuje, prawda, jakoś komunikacji. I oczywiście, że z jednej strony tutaj no, możemy mieć trochę większe rozumienie jakby tych różnych procesów, które gdzieś tam się, prawda, podskórnie jakoś zachodzą, ponieważ ten Merkury w Skorpionie może nas nastrajać tak bardziej, no, z taką, prawda, taką przenikliwością. Jak coś przenikamy, prawda, to przy okazji też, no, wyciągamy na światło dzienne coś, co ktoś chciał ukryć, prawda? Więc to jest też ta funkcja Merkurego tutaj w Skorpionie, taka demaskatorska, prawda? Że coś, jakieś procesy, prawda, jakieś są demaskujące, prawda? Więc w tym znaczeniu też możemy mieć takie poczucie, że tutaj, no, odkrywamy, prawda, jakąś tutaj prawdę przez tropienie, prawda, rozmaitych tajemnic, prawda, i tego, co jest jakoś ukryte, przez taką swoją też oczywiście zaciętość, bo to jest znak stały, więc tutaj potrzebujemy olbrzymiej determinacji, prawda, i takiego
takiego, no, takiego nieprzejednania, prawda, w tym tropieniu, prawda, tych wszystkich tajemnic i tego, co jest ukryte, ale niewątpliwie będzie to sprzyjało też lepszemu rozumieniu swoich uczuć, swoich przeżyć, prawda, zwłaszcza tych takich głębszych, więc na pewno ta energia merkuriańska tutaj też w taki pozytywny sposób zasili, no, nie tylko, prawda, jakoś rozumienie skorpiona, ale także ryby i raki w szczególności, czyli te właśnie znaki wodne. W mniejszym stopniu może jakoś z pannę czy koziorożca. Dla byków to może być pewien rodzaj wyzwania, że to inni ludzie, prawda, teraz będą prowokować jakoś byki do lepszego jakoś rozumienia siebie. Ale sam fakt, że Merkury w ogóle zmienia znak, prawda, też po mniej więcej jakoś niecałych 3 tygodniach, kiedy on był w znaku wagi i przechodzi na kolejne niecałe trzy tygodnie do znaku skorpiona, czyli to jest taka zmiana też atmosfery. W astrologii tej meteorologicznej był to jeden z te ingresy, prawda, Merkurego były traktowane jako jeden z takich wskaźników zmiany pogody też, czy zmiany po prostu jakoś atmosfery, zmiany powietrza. Czyli można powiedzieć, że też się jakoś zmieni tutaj atmosfera, nawet jeżeli nie w sensie pogodowym, chociaż może również, to na pewno w takim znaczeniu, że tutaj, prawda, inne rzeczy jakoś dojdą do głosu. No, Merkury, jak był w znaku wagi, jednak był dużo bardziej pokojowy, a mimo to wojna na Bliskim Wschodzie się rozogniła. To z innych tam, prawda, tych zaćmieniowych tutaj powodów. Natomiast no tutaj jak Merkury wchodzi do znaku Skorpiona, czyli wchodzi pod władanie Marsa, no to tym bardziej, prawda, jakoś możemy się spodziewać teraz no ostrzejszej, prawda, jakoś retoryki i takiego no ostrzejszych, prawda, jakoś tutaj wypowiedzi i takiej, ta atmosfera po prostu może być no właśnie marsowa, czyli bardziej zacięta, groźna, prowokująca i jednak no taka nastawiona na pewną konfrontację. Trzy słowa jeszcze o pustym kursie Księżyca, który w tym tygodniu będzie miał miejsce aż 4 razy, bo już w poniedziałek 7 października od samej północy, prawda, jakoś do, no to stosunkowo krótko, prawda, bo nawet nie godzinę, kiedy będzie przechodził właśnie przez znak Skorpiona, więc to pewnie będzie jakoś tam niezauważalne. Troszkę bardziej zauważalny może być ten pusty kurs Księżyca, który idzie od godziny 7.55 do 11.39, czyli całe takie przedpołudnie, prawda, to środowe, kiedy będzie szedł przez znak Strzelca i wejdzie do Koziorożca, ale to nie musi być nic złego i właściwie to, co, żebyście Państwo mieli taką, jakby taką refleksję, że to, co się gdzieś tam Państwu nie udaje albo spowalnia, albo coś tam, to ostatecznie może to wyjść na Państwa, może to po prostu wyjść dla nas z korzyścią, może być to dla nas korzystne. Piątek, 11 października, również bardzo krótko, bo nawet też nie całą godzinę, kiedy ten księżyc przechodząc przez Koziorożca będzie szedł pustym kursem od 17.54 do 18.32, więc też no bardzo krótko i potem jeszcze raz w niedzielę 13 października już ciut dłużej, kiedy będzie szedł przez znak wodnika od godziny 16.12 do godziny 21.56, czyli no parę godzin, prawda, tych takich popołudniowo-wieczornych, tego wieczoru, prawda, jakoś tutaj niedzielnego, to czas może skłaniać nas ku pewnym innowacjom i jakimś takim racjonalizatorskim rozwiązaniom, ale starajmy się jakby w tym czasie no nie wcierać, prawda, jakoś tutaj w życie tych pomysłów, tylko lepiej odczekać jakoś do przyszłego tygodnia. No i w te godziny spalone w tym tygodniu tylko raz wybiją. To jest w czwartek 10 października i to w takich też godzinach no późnych już od godziny 20.54. To się oczywiście przesunie tam do dziewiątej, tam do przed 9 rano następnego dnia, ale i tak jak Państwo wiecie, tutaj to wielokrotnie powtarzam, że te pierwsze 4 godziny są najbardziej takie niefortunne, więc i tak to nie jest czas, w którym byśmy załatwiali jakieś sprawy prawno-sądowo, prawda, z jakieś adwokackie i tak dalej, czy notarialne. Także bardzo Państwu dziękuję, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się za tydzień.